Środa, 20 września, przed nami główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, witam i zapraszam. Dokładnie rok temu w Trzebini na cmentarzu imienia Jana Pawła II powstała duża dziura, która pochłonęła prawie 40 nagrobków. Część cmentarza, na której wytworzyło się zapadlisko, wciąż jest wyłączona z użytkowania. Rocznica tych wydarzeń stała się okazją do podsumowań dotychczasowych działań w sprawie tego i innych zapadlisk. Nie zabrakło przedwyborczych deklaracji w stylu "kto da więcej". Fatima Orlińska. Dziś wiemy, jakich rozwiązań potrzebujemy, mówił w środę burmistrz Trzebini podczas konferencji prasowej. Dodał, że ostatnie miesiące obfitowały w poszukiwanie rozwiązań, które pozwoliłyby z jednej strony naprawić skutki powstałych zapadlisk, z drugiej zapobiec kolejnym. Jak podkreślał, Trzebinie potrzebuje kompleksowych narzędzi. Dlatego apeluje o przyjęcie specustawy dla gminy jeszcze w tej kadencji Sejmu. Mówimy tutaj o problemach związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z szybkim administracyjnym dostępem umożliwiającym zrealizowanie w nowym miejscu nowych obiektów, szybkim procesie odszkodowawczym, czyli wyliczenia ewentualnych strat, jakie zostały poniesione z tego czy innego powodu. I tu jest wielowątkowość tematyczna. Tutaj chodzi o przyspieszenie tej dzisiaj już funkcjonującej procedury administracyjnej. Ponadto burmistrz apeluje do rządu o utworzenie specjalnego programu, który pozwoliłby zabezpieczyć w budżecie państwa pieniądze na odbudowę infrastruktury w Trzebini i zrekompensować straty mieszkańców. Swoje propozycje rozwiązań dla gminy przedstawili też dziś działacze Koalicji Obywatelskiej. Ich 6 konkretów pokrywa się z tym, co mówił burmistrz Trzebini. Kluczowa inicjatywa, specustawa dla Trzebini. Ta specustawa musi obejmować również zaproponowanie wykupu nieruchomości tym wszystkim, których dalszy pozostanie na obecnych nieruchomościach jest po prostu niemożliwe. A w przypadku realnej utraty wartości nieruchomości wypłaty odszkodowania po godziwej cenie. Jak zapowiada Koalicja Obywatelska, 6-punktowy pakiet na ratunek Trzebini chce realizować po wyborach we współpracy z samorządem gminy i jej mieszkańcami. Jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed Trzebinią, jest odbudowa lub przeniesienie infrastruktury sportowej, komunalnej, drogowej, ale i mieszkań w miejscach, gdzie zagrożenie zapadliskami nie istnieje. SRK powinien przygotować teren pod nowe ogródki działkowe, powinien wypłacić odszkodowania dotychczasowym użytkownikom tych ogródków i uzbrojenie terenu też powinno leżeć po stronie SRK i powinno być w całości sfinansowane z rządowego programu i realizowane przez gminę. Dziś spółka restrukturyzacji kopalń prowadzi na terenie Trzebini, w tym na terenie cmentarza parafialnego, prace uzdatniające, które mają ustabilizować grunt. Spółka przeprowadziła również prace odwadniające teren zlikwidowanej KWK Siersza. SRK dementuje jednak, jakoby były plany przesiedlania mieszkańców Trzebini, na przykład do Sosnowca. W połowie roku na polecenie wojewody małopolskiego spółka restrukturyzacji kopalń przygotowała listę nieruchomości, lokali mieszkalnych, które na wypadek takiej sytuacji mogłyby zostać wykorzystane właśnie do tych celów. Natomiast były to działania prewencyjne, tak jak powiedziałem, wszystkie wykonane badania wykluczają zagrożenie katastrofą budowlaną wobec budynków, a co za tym idzie, nie ma konieczności ewakuacji mieszkańców i nikt z Trzebini nie będzie relokowany do lokali, już w szczególności w innym miejscu. SRK zapowiada też wypłatę odszkodowań. Te mają dotyczyć terenu ogródków działkowych, które z uwagi na zagrożenie kolejnymi zapadliskami niemożliwe są do odtworzenia, a także cmentarza. Wybrana jest już firma, która wkrótce przeprowadzi wycenę na rzecz 17 z poszkodowanych, którzy wnieśli o wypłatę odszkodowania. Rozkopane ulice i spór o kilka milionów złotych. Po zerwaniu umowy z poprzednim wykonawcą, Mysłowice i Tramwaje Śląskie szukają kolejnego, który dokończy wykonane nawet nie w połowie prace w centrum miasta. Zanim to nastąpi, mieszkańcy muszą się jeszcze trochę pomęczyć. Łukasz Kądziołka. Miała być wielka metamorfoza, a jest wielki chaos. Tak wyglądała przebudowa w Mysłowicach na początku roku, a tak wygląda dzisiaj. Po kilku miesiącach niedokończone torowisko tramwajowe zdążyło już zarosnąć. Trudno się dziwić, że mieszkańcy nie są zadowoleni. Bez jakiegoś skutku, nie wiem dlaczego.
brak pieniędzy czy gospodarność taka, nie wiem. Przebudowa obejmująca ulicę Bytomską, Starokościelną Szymanowskiego i Powstańców miała zakończyć się rok temu, a od kilku miesięcy na placu budowy nic się nie dzieje. Nie jest to z winy miasta, nie jest to z winy tramwajów śląskich, tylko wykonawcy. Mimo że wykonawca, firma NDI z Sopotu, dostała więcej czasu, to nie wywiązywała się z umowy. Były zastrzeżenia nie tylko dotyczące terminu, ale również jakości wykonywanych prac. Po inwentaryzacji okazało się, że poprzednia firma wykonała około 30% prac, także jest przed nami dużo roboty. Natomiast cała inwestycja w tej chwili będzie podzielona na 4 etapy. Oczywiście one będą wszystkie wykonywane równolegle. Najdłużej będzie trwał etap związany z budową ronda, bo on będzie trwał 5 miesięcy. W tym tygodniu ogłoszony został przetarg na dokończenie inwestycji, a równolegle tramwaje śląskie starają się odzyskać pieniądze od poprzedniego wykonawcy. Część kar została ściągnięta z gwarancji, a kolejna część została potrącona z wystawionych przez NDI faktur za wykonane roboty. W zakresie pozostałej części kar w wysokości ponad 1 800 000 zł. Planowane jest złożenie sądowego pozwu przez spółkę. Wiadomo też, że dofinansowanie unijne nie przepadnie, bo zostanie wykorzystane przy innych inwestycjach. Wybrana w trwającym przetargu firma będzie miała 5 miesięcy na doprowadzenie przebudowy do końca. Miasto liczy na to, że wiosną tramwaje linii 14 ponownie wrócą na tory, których jednak na razie nie ma. Duże ilości narkotyków, sprzęt służący do ich produkcji, a także broń. To wszystko znaleziono w mieszkaniach osób zaangażowanych w wytwarzanie i handel narkotykami na terenie województwa śląskiego. Kilka osób zostało zatrzymanych, ale na tym może się nie skończyć. Łukasz Kądziołka. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu zakończyła śledztwo w sprawie produkcji i handlu narkotykami. Zatrzymanych zostało 9 osób. To był poważny, rodzinny biznes. Prokuratorzy i policjanci podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych, samochodów i pomieszczeń gospodarczych użytkowanych przez podejrzanych zatrzymali ponad 2 kg amfetaminy, marihuanę, jak również kije baseballowe i sprzęt służący do wytwarzania narkotyków. Amfetaminę znaleziono w lodówce, ale to tylko niewielka część tego, co grupa rozprowadziła w ciągu kilku miesięcy. Jak wynika z materiałów dowodowych, od stycznia do października 2022 roku podejrzani wprowadzili na rynek ponad 100 kg nielegalnych substancji. Brały w tym udział osoby mające związki rodzinne, a grupą kierował 29-latek przebywający w zakładzie karnym, który odsiaduje karę za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe. Prokuratura nie zdradza, w jaki sposób to robił. Są różne sposoby. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego kontrolować. Zatrzymanym w wieku od 24 do 60 lat przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania substancji psychotropowych. Dwie osoby będą odpowiadać za kierowanie grupą. Tatiana i Thor to jedyna w Polsce para hodowlana rosomaka tundrowego, która w dodatku w 2022 roku po raz pierwszy w historii polskich ogrodów zoologicznych doczekała się potomstwa. Teraz przeprowadzi się do nowego domu z wybiegiem i budynkiem hodowlanym. Obiekt zastąpił stare klatki z lat 60. ubiegłego wieku. Para nową przestrzeń podzieli z rysiami euroazjatyckimi, które już niebawem dotrą do zoo ze Skandynawii. Magda Sincewicz. Jest uparty, groźny i bardzo szybki. I choć wygląda niewinnie, lepiej nie wchodzić mu w drogę. Boją się go nawet niedźwiedzie czy wilki. Są to mięsożercy. Trzeba sobie uświadomić, że w tym małym, słodkim zwierzątku jest duży harducha, ponieważ one potrafią od swojej zdobyczy niedźwiedzia odgonić. Potrafią, są bardzo silne, bardzo zdeterminowane, potrafią i bardzo wytrwałe, potrafią na naprawdę duże odległości biegać. Teraz będą miały do tego jeszcze większą przestrzeń. Nowy kompleks dla rosomaków jest znacznie większy od poprzedniego. W jego skład wchodzi budynek hodowlany o powierzchni 50 metrów kwadratowych oraz 4 wybiegi o łącznej powierzchni prawie 1900 metrów kwadratowych. Większa część ekspozycyjna znajdująca się od wtątu alejki. Jest to taki wybieg, na którym będą przebywały zwierzęta cały czas. Te tylne wybiegi są również częściowo widoczne dla zwiedzających, natomiast one są przewidziane do tego, żeby w razie czego, gdyby był jakiś przychówek, można było oddzielić samca bądź samicę z młodymi i miała nieco więcej spokoju. Nowe miejsce odwiedzili już najmłodsi zwiedzający. Obejrzeli je zaraz po przekroczeniu bramy zoo, bo to właśnie kilka kroków od niej mieszkają rosomaki. Była to nasza pierwsza stacja tutaj. No, bardzo są zaciekawione.
Niestety zwierzątka jeszcze śpią pochowane, więc idziemy dalej obejrzeć inne, a jak będziemy wracać, to mamy nadzieję, że zobaczymy rosomaki. Nowoczesna przestrzeń dla rosomaków powstała między innymi dzięki mieszkańcom regionu, którzy przekazali z 1,5% swojego podatku dochodowego. To jest dla nas bardzo ważne. Nam mówi to, że ten ogród zoologiczny jest ważny dla zwiedzających, że jesteśmy w stanie poświęcić troszkę naszych pieniędzy, aby tutaj ten ogród się zmieniał. Niebawem zmieni się także sytuacja rosomaków. Nie będą już takie samotne. Wkrótce dołączy do nich parę rysi. Ich budynek także będzie nowoczesny i odpowiednio przygotowany do ich potrzeb. Znajdzie się tam punkt obserwacyjny na wysokości, liczne norki oraz miejsce do odhodowania młodych. Wprawdzie to dopiero początek roku szkolnego, ale już teraz widać, że to nie będą łatwe miesiące. Jednym z wyzwań jest wciągnięcie do systemu oświaty i integracja ukraińskich uczniów. Między innymi o tym rozmawiano podczas Kongresu Oświaty, który zakończył się w środę w Katowicach. Magda Sincewicz. Choć odbywa się po raz 10, pierwszy raz biorą w nim udział zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Po raz pierwszy też organizowany jest we współpracy z UNICEF-em. Kongres Oświaty to wydarzenie, które się wpisuje idealnie w tytuł Europejskiego Miasta Nauki, jakim są Katowice, jakim będą w przyszłym roku Katowice. To kongres, który pokazuje kierunki rozwoju dla samorządowej oświaty. To ma być oświata nowoczesna XXI wieku. Tegorocznym tematem przewodnim kongresu była edukacja przyszłości, przyszłość edukacji. To pytanie o to, jak kształcić dzieci i młodzież, ale też nauczycieli w zmieniającej się dziś szkole. Na pewno staramy się przedstawiać nauczycielom nowe warianty pracy z dziećmi oraz zwracać uwagę na to, że mogą być też alternatywne sposoby do pracy z dziećmi, czyli niekoniecznie utarte schematy, niekoniecznie stare narzędzia, czasami nowe podejście jest jakby mile widziane. Dodatkowo staramy się pomagać rodzicom, żeby w narzędziach, które używają i sposobach pracy z dziećmi, nie zapominali, że świat się zmienia. Telefony komórkowe i dostęp do social mediów to wszystko ma olbrzymi wpływ na uczniów. Trudno jest to kontrolować i nad tym zapanować. By zachować dobry kontakt z dzieckiem, trzeba je zainteresować tym, czego chcemy je nauczyć. To zadanie głównie dla nauczycieli. Bardzo się sytuacja zmienia i trzeba cały czas się dokształcać, uczyć, zbierać doświadczenia, rozmawiać, bo jeśli się tego nie robi, to się stoi w miejscu. Dzieci się bardzo szybko nudzą i przez to też potem grupa się może trochę rozpaść. Możemy nie zwracać uwagi na wiele problemów lub jakieś inne rzeczy, które są ważne, a które są pomijane, bo wkrada się właśnie ta rutyna, więc takie kongresy i generalnie wykłady, warsztaty są niesamowicie właśnie inspirujące i pomocne. Nie tylko dla nauczycieli, ale także najmłodszych, a ci wiedzą, o jakiej szkole marzą. W szkole zdecydowanie są po prostu duże problemy, nieraz to z planem lekcji, czy to z nauczycielami, bądź z rówieśnikami, ale takie spotkania zdecydowanie pomagają, chociaż wydaje mi się, że warto było przejść do jakichś działań. I takie spotkania ogólnie są dobre, ale myślę, że to działania będą raczej powodowały coś, co może zmienić szkołę na lepsze. Szkołę, która skupi się na wielokulturowości, nowych technologiach i zagrożeniach, które czyhają na młodych w dzisiejszym świecie. Taka była środa w informacjach. Miłego wieczoru i do zobaczenia.